Proszę Państwa, przechodzimy do druku nr 182 w sprawie sporządzenia miejscowego planu dla gospodarowania przestrzennego dla obszaru rodzinnego ogrodu działkowego Miszczyrowice 2. Popiera się starania rodzinnego ogrodu działkowego Miszczyrowice 2 o sporządzenie miejscowego planu dla gospodarowania przestrzennego dla obszaru rodzinnego ogrodu działkowego Miszczyrowice 2 leżącego na działce nr 151 łamane przez 34 obręb 2 Nowa Kurka. Rada Dzielnicy 15 Miszczyrowice popiera starania zarządu ROD Miszczyrowice 2 o sporządzenie miejscowego planu do gospodarowania przestrzennego dla ROD Miszczyrowice 2. Ogród działkowy powstał w 1986 roku na podstawie decyzji administracyjnej o przekazaniu terenu pod ogród działkowy. Od tego czasu ogród na stałe wpisał się w pejzaż dzielnicy dla działkowców, którzy z wielką troskliwością utrzymują w porządku swoje działki. Jest to jedyne miejsce ze spędzenia wolnego czasu. Każdy z nich zainwestował wiele środków, a także pracy w obecny stan ogrodu. Dlatego zrozumiane są działania mające na celu maksymalne zabezpieczenie się przed utratą. Proszę Państwa, doskonale wiemy, co się dzieje wokół ogrodów działkowych. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że te tereny akurat są podmokłe, tam nam może jakieś inwestycje by nie powstały. Natomiast też rozumiemy tych ludzi i mieszkańców, ponieważ większość mieszkańców naszej dzielnicy ma tam ogródki działkowe. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Czy Komisja Sportu opiniowała właśnie za? Budżetowa? Tak, jest właśnie za. Infrastruktury? Opiniowała jednogłośnie za. Telewizyjna? Nie opiniowała. Kultury? Nie opiniowała. Edukacji? Nie opiniowała. Praworządności? Nie opiniowała. Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli teren jest tak pięknie utrzymany, wiadomo, że ludzie zdają z siebie wszystko, bo to ich jest pasja. A dla nas, mieszkańców, którzy tamten wychodzą, przyjemność oglądania takiego ogrodu. Więc na pewno będziemy wszyscy za, bo jeżeli by im to wszystko zabrano, to nie wiem, co by powstało, wysypisko śmieci, jak wiemy, nie jest tak, to dlatego mamy albo blok, który też może być wysypiskiem różnych rzeczy. Musimy ich bronić i uważam, że powinniśmy tą uchwałę. Jeszcze jedno, proszę Państwa, to jest pismo z zarządu do nas, z prośbą do Rady. Tylko, że jedna sprawa, no, wiemy, jak jest z tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Krakowie. Od paru lat nie może się poczuć. I miejmy nadzieję, że będą wpisani. To tylko tyle, no, ale wiemy, jaki to jest, jakim bólem się robi ten plan. Zgodnie się zwiększa, w tej chwili jest 37%. Natomiast jeszcze ja wrócę do Pani, że tak zwane dzikie działki, które miały miejsce na plantach miszczyńskich, pamiętamy, zamieniły się w ładną rzecz, więc nie zawsze to likwidacja działek akurat się musi tak źle skończyć. W tym wypadku się rozumiem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Zatem proszę o przyjęcie uchwały z druku nr 182 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Miszczyrowice podjęła uchwałę nr 21, łamane przez 182, łamane przez 2012 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rodzinnego ogrodu działkowego Miszczyrowice 2.